Chcesz zacząć w końcu się wysypiać i wstawać wypoczętym, i to każdego dnia? Możesz poprawić efektywność swojego snu i regenerację twojego organizmu, nawet jeśli nie zmienisz ilości czasu, który poświęcasz na sen. Poznaj 6 prostych zasad, żeby to zrobić. 1. Zacznij chodzić spać dokładnie o tej samej porze. To jest jedna z najważniejszych zasad. Nic się nie stanie, jeśli czasem zrobisz sobie od tego wyjątek, ale jeśli twój rytm spania polega na tym, że codziennie chodzisz spać o innej porze, raz o 23, raz o 2 w nocy, to twój organizm nie może złapać takiego zdrowego rytmu spania, który uwielbia. Jeśli złapiesz ten stały rytm, to twoje ciało automatycznie będzie przygotowane do snu o standardowej godzinie i dzięki temu dużo łatwiej zaśniesz. Dzięki tej strategii łatwiej będzie ci także zawsze wstawać dokładnie o tej samej godzinie i dzięki temu być znacznie bardziej wypoczętym. Oczywiście chodzenie spać o tej samej porze to pewne wyzwanie i wymaga samodyscypliny i organizacji. Pytanie więc, jak to zrobić? Ustaw sobie 2 budziki na wieczór. Jeden, który przypomni ci, że na przykład za 15 minut pora szykować się do snu i zacząć kończyć wszystkie sprawy, nad którymi właśnie teraz siedzisz. I drugi, jako nieprzekraczalny sygnał, po którym natychmiast idziesz przygotować się do snu. 2. Co najmniej pół godziny przed snem nie narażaj się na niebieskie światło, czyli najczęściej światło z twojego telefonu, telewizora czy komputera. Niebieskie światło informuje twój mózg, że jest środek dnia, dlatego blokowana jest produkcja melatoniny, hormonu, bez którego ciężko ci będzie zasnąć. Dobrym sposobem na wyrobienie sobie wieczornego nawyku, który odciągnie cię od wszelkich ekranów emitujących niebieskie światło, jest na przykład czytanie książki, rozmowa z partnerem albo medytacja. 3. Nie oszczędzaj na śnie i najlepiej śpi co najmniej 7 godzin. Trudno będzie ci wypocząć i porządnie się zregenerować, jeśli będziesz spał krócej. Jednak jeśli nie wykonujesz ciężkiej fizycznej pracy albo nie prowadzisz jakichś intensywnych treningów, to spanie powyżej 8 godzin nie przyczyni się do tego, żebyś był bardziej wypoczęty. To może być czysta strata czasu. 4. Przewietrz porządnie pomieszczenie przed snem. Świeże powietrze i odrobinę niższa temperatura niż w ciągu dnia sprawi, że twój sen będzie dużo zdrowszy, a dzięki temu lepiej wypoczniesz. Nie ma nic gorszego niż budzenie się w gorącym, dusznym pomieszczeniu. 5. Nie nastawiaj niezliczonej ilości drzemek na swoim budziku. To powszechny błąd, który obniża jakość twojego snu. Jeśli codziennie nastawiasz budzik na 6 rano, a potem przez godzinę wyłączasz 5-minutowe drzemki i ostatecznie wstajesz o 7, to drastycznie obniżyłeś jakość ostatniej godziny snu i w zamian nie zyskałeś nic. Zamiast tego najlepiej od razu nastaw budzik na 7 albo ewentualnie na 6:50 z jedną 10-minutową drzemką. 6. Zadbaj o to, żeby w twoim pokoju było jasno, kiedy się obudzisz. Pewnie pamiętasz, jak fatalnie wstaje się w zimie, kiedy na zewnątrz jest jeszcze ciemno, kiedy wstajesz. Nie funduj sobie takiej wiecznej zimy poprzez szczelnie zasłonięte grube zasłony czy rolety. Mam nadzieję, że to szkolenie było dla ciebie inspirujące i wdrożysz w swoje życie co najmniej jedną z tych zasad, o ile nie wszystkie. Natomiast wyobraź sobie, jak potężnie zmieniłoby się twoje życie, gdybyś podobne zasady zastosował także na początek każdego dnia. I o takich zasadach mówię na moim bezpłatnym szkoleniu online Poranek Mistrzów, czyli 6 genialnych nawyków na początek każdego dnia. Szkolenie odbywa się cyklicznie i żeby się zapisać i sprawdzić szczegóły i najbliższy termin, wejdź na stronę poranek.jakzdobywać.pl. I mam nadzieję, że zobaczymy się po drugiej stronie. Do następnego razu. Robert Marchel.